Panie ministrze, jak wygląda stan koordynowanej opieki zdrowotnej obecnie w Polsce? No, szanowni państwo, od roku zaczęliśmy się zajmować tym problemem, bo jest to problem, jak właściwie pacjenta poprowadzić przez różnego rodzaju zawiłości różnych poziomów jednostek służby zdrowia, czyli między POZ-em, specjalistyką ambulatoryjną, lecznictwem szpitalnym, rehabilitacją poszpitalną. I kilka naszych pomysłów, tych pierwszych, udaje się teraz wdrażać, więc funkcjonuje pilotaż opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży. Jesteśmy w trakcie wdrażania takich dwóch dużych programów, a więc opieki pacjenta po ostrym zespole wieńcowym, jak i po endoprotezoplastyce. To są takie największe dwa programy, które będą obejmować naprawdę dużą populację pacjentów i jesteśmy, że tak powiem, gotowi do ich wdrażania. To jest kwestia naprawdę tygodni. Natomiast w międzyczasie też pracujemy we współpracy z organizacjami pacjenckimi, na przykład nad opieką koordynowaną nad pacjentem z SM-em. To jest też bardzo ważne, bardzo potrzebny element. Mamy już dość dobrze opisane te wszystkie zawiłości. Jesteśmy na poziomie przygotowania się do pilotażu, żeby zobaczyć na poziomie jednego województwa, jak tego rodzaju działania można skutecznie wdrożyć, skoordynować tą opiekę, a później, jeżeli będzie te założenia teoretyczne sprawdzą się, będziemy chcieli oczywiście rozszerzać to na cały kraj.